Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam nagrać odcinek na temat parzenia herbat. Zatem w jaki sposób parzymy herbatę? Mianowicie bierzemy szklankę bądź też kubek, wrzucamy do niego torebkę, zalewamy gorącą wodą, czekamy jakieś 2-3 minuty i delektujemy się pysznym smakiem sagi bądź minutki albo Irvinga, albo jakiejkolwiek innej herbaty torebkowej. Na tym zakończę odcinek. Moi drodzy, ale żebyście chcieli wiedzieć, jak parzyć dobre herbaty, w jaki sposób herbaty liściaste, no to zapraszam w takim razie na początek serii o parzeniu herbat. Na początku Chiny. Zatem zaczynamy odcinek. Moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć na pewnym wstępie, że herbata potrzebuje przestrzeni. Mówię o herbacie liściastej. Ona musi mieć przestrzeń, zatem wszelkiego rodzaju jakieś zaparzacze w postaci jajeczek, jakichś kuleczek, innych tego typu wynalazków możecie wyrzucić do kosza. Lepiej, jeżeli byśmy chcieli taką herbatę sobie zaparzyć, to lepiej byłoby tutaj użyć zaparzaczy większych, gdzie ta herbata ma możliwość rozwinięcia się, na przykład też mogą być kubki z zaparzaczem w sklepach, nie wiem, za 5 zł przykładowo. Takie są też. Także możemy tutaj tego typu rzeczy użyć. Natomiast jeżeli chodzi o herbaty chińskie, no to zdecydowanie polecam Wam co? Gaiwan. To jest Gaiwan, moi drodzy. I Gaiwan oczywiście w historii Chin ewoluował. Za chwilę Wam o tym opowiem. W każdym razie on się składa z trzech części. Mamy tutaj górną część. To jest, oznacza tyle co niebo. Tutaj mamy środek, czyli człowieka. Tak, to jest człowiek. No a tutaj nie zawsze, bo czasem może się składać z dwóch części. Ale też może się składać z trzech części, więc w związku z tym, że powiedziałem, że z trzech części, to też nie jest błędem. To jest oczywiście podstawka, tak? I to jest Gaiwan. I teraz troszkę, moi drodzy, historii, dlatego, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne w tym wszystkim. Mianowicie Gaiwan ewoluował oczywiście w tradycji chińskiej, w chińskiej cywilizacji przez wieki. Najpierw mieliśmy czarkę, potem pewnie przykrywkę. To długo, długo rzecz jasna trwało. Tak, jak i znamy dzisiaj, ukształtował się, moi drodzy, dopiero w XVIII wieku i tak naprawdę był używany przez rolników z granicy prowincji Guangdong i prowincji Fujian. I tutaj chodziło, moi drodzy, o to, że ci rolnicy byli zazwyczaj biedni. W związku z powyższym, cóż należało tutaj zrobić? No, herbata była droga. Dlatego trzeba było wykorzystać tą herbatę tak, żeby ją można było wielokrotnie zaparzać. I ta tradycja, ten sposób właśnie picia przez oczywiście kolejne stulecia, prawda, aż mniej więcej do połowy XX wieku, no, ukształtował się, czy też stał się popularny w całych Chinach, ale to trwało naprawdę długo. W każdym razie no, Gaiwana używali właśnie rolnicy zwykle i to jest taki styl picia herbaty, bardziej, no bym powiedział, jakiś nie wiadomo jaki. Tak, to jest po prostu proste picie herbaty, które ma wykorzystać do końca właśnie i smak tej herbaty, ale przede wszystkim to, żeby tą herbatę można było wiele razy zaparzać. Zatem jak taką herbatę przygotowujemy? Mianowicie zazwyczaj dajemy dużą dozę liści. Od 4 do 7 gramów na 100 ml. Zalewamy to oczywiście wodą. I teraz właśnie jakie herbaty w tym przypadku, Gaiwana są najlepsze. Mianowicie herbaty typu ulung i herbaty typu pu'er. Czyli herbaty, które, szczególnie mówię o ulungach, które mają te liście rozwinięte, które rozwijają te liście. Ten liść jest rozwinięty, on jest duży. Myślę też, że się całkiem dobrze nazwałoby to herbat typu hongcha, czyli do chińskich herbat
czerwonych, tak? A po naszemu europejsku czarnych herbat. I teraz, moi drodzy, taką herbatę właśnie pu'er, czy też herbatę oolong, zazwyczaj zalewamy wodą o temperaturze mniej więcej 95-96 stopni, czyli tak zwany biały wrzątek, tak to można nazwać. Czyli jak aż nam się ten wrzątek, no już nie robi, ta woda nie jest taka, że się zaczyna na powietrze, tak? Czyli że nie powstają te kulki takie powietrza, tak? To tutaj trzeba zrobić tak, żeby to był ten biały wrzątek, czyli żeby to się tak wrzało, ale nie powstawało te duże kule powietrza, tak? W każdym razie, no zalewamy to wodą i czekamy mniej więcej tak od, bym tam wam powiedział w ten sposób, że gdzieś mniej więcej od 10 sekund do powiedzmy minuty czasu, w zależności od tego, jak to jest tutaj napisane, rzecz jasna, w przypadku no danej herbaty. W danym opisie, tak? Co producent napisał, tak? Jeżeli jest to oczywiście dobra herbaciarnia, należy się do tego stosować. I co tam wam jeszcze mogę powiedzieć, to także również i to, że gajłan, moi drodzy, nie nadaje się do herbat zielonych. Oczywiście są też herbaty na przykład spasowane typu Mao Cha, które troszkę tam przypominają zielone herbaty, ale generalnie rzecz biorąc, gajłana do herbat zielonych nie używamy. Ale jeszcze do czego możemy użyć gajłana, tak jak mówiłem, do puerów. I teraz tak, jedna sprawa właśnie a propos puerów. Mianowicie, bardzo często możemy spotkać się z puerami w tak zwanych ciastkach, bądź też tołczach, czyli gniazdach szerszeni. To było używane, prasowanie herbat było kiedyś bardzo popularne, chociażby po to, żeby na przykład przewieźć na szlaku herbaciano-konnym herbatę, to łatwiej było właśnie w takich ciastkach przewieźć konną do Tybetu i stamtąd wrócić oczywiście z końmi, w zamian za oczywiście herbatę, tak? W każdym razie no, są to rzecz jasna herbaty właśnie splasowane, tak? Tutaj mamy na przykład splasowanego puera, prawda? To jest puer shu. Wygląda w ten sposób, o. I teraz, jak go oddzielić, moi drodzy? Ano, oddzielamy go w ten sposób, że mamy tak zwany najlepiej nożyk do puerów, tak? I teraz tak, to jest nożyk do puera. Taki nożyk kosztuje mniej więcej 60 zł, akurat kosztował 28 zł. W sklepie herbaty Czas na ulicy Ludnej 3A. Tak wygląda ten nożyk do puerów, prawda? I bierzemy sobie taką herbatę i ją tutaj wzdłuż, prawda? Oddzielamy liście. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dzięki temu ta herbata odda nam, rzecz jasna, odpowiednio swój smak i aromat, prawda? Także mamy taki nożyk. I jeszcze jest fajna też zaleta jedna gajłana, mianowicie taka, że bardzo fajnie wącha się w nim, moi drodzy, herbaty. Oczywiście tradycyjnie w Chinach mamy specjalne czareczki, które się nazywają Wen Chan Bei, to są długie, podłużne czarki. Ale gajłan też się fajnie nadaje do wąchania, do właśnie tego, żeby cieszyć się całym bukietem smaku i aromatu herbaty, a jak jeszcze go używamy, ja go używam w ten sposób, że biorę tak i tutaj nalewam rzeczywiście herbatę do czarki. Trzeba podnieść po prostu troszeczkę tą pokrywkę i tutaj sobie wlewamy, tak? Dobra. Także tyle o gajłanie. I teraz mówiłem o herbatach zielonych. W czym najlepiej herbaty zielone parzyć? No mamy oczywiście różne herbaty zielone chińskie, prawda? Na przykład mamy taką ciekawą herbatę, która nazywa się Taiping Hokuei. To jest herbata o dużych liściach i takie herbaty zwykle parzy się w wysokich szklankach. W ogóle Chińczycy, z tego co czytałem, z tego co wiem, właśnie herbaty zielone bardzo często parzą w szklankach wysokich. Nalewają wodę, oczywiście potem to uzupełniają odpowiednio. Tak, i to też parzą tam ilościkrotnie, rzecz jasna, tak? I taką herbatę parzymy w wyższej temperaturze niż herbaty japońskie. Ona więcej nam wybaczy różnych błędów i, prawda, niedoskonałości.
Parzymy w temperaturze mniej więcej 85 stopni. Do tej temperatury spokojnie możemy herbaty zielone, chińskie parzyć. I mamy też oczywiście herbaty kwiatowe, które na przykład fajnie zaparzyć sobie, też herbaty chińskie, Chińczycy też z tego słyną. Mam na myśli herbaty kwiatowe, nie że kwiaty, tylko kwiat taki, że tam się rozwija herbata, tak, w postaci kwiatu, które fajnie było na przykład parzyć w jakimś na przykład czajniczku, najlepiej szklanym, żeby widzieć to, jak ta herbata się nam rozwija, tak. I teraz, jeżeli przechodzimy do czajniczka, to mamy tak zwane czajniczki z linki Yixin. No to akurat jest wietnamski czajniczek, to nie jest czajniczek z linki Yixin, moi drodzy. Ale o co tutaj chodzi czajniczka z linki Yixin? Mianowicie to, że są to tak zwane czajniczki do hodowania herbat. Chodzi o to, że jeżeli mamy daną herbatę, to w przypadku czajniczka z linki Yixin używamy jednej konkretnej herbaty, na przykład konkretnego ulubionego ulunga albo puera. Dlaczego? Dlatego, że ten czajniczek, ta glinka, tak to nazwijmy, przyjmuje, czy też przejmuje zapach i aromat herbaty. W związku z czym, jeśli mamy dobre czajniczki, a takie potrafią kosztować tysiące dolarów nawet, to wtedy no, według, powiedzmy, jakichś tam legend, ale niekoniecznie, bo to też przejmuje rzeczywiście, z tego co wiem, ten zapach herbaty, to jeżeli zaparzymy samą wodę w tym czajniczku, bez już herbaty, to wtedy możemy delektować się smakiem herbaty, mimo że nie mamy herbaty w środku. O to w tych czajniczkach chodzi. W związku z czym takich czajniczków nie myjemy żadnymi detergentami i tak dalej. Raczej tutaj robimy w ten sposób, że po prostu myjemy go najlepiej jakąś ściereczką, delikatniutko, prawda, żeby no, nie naruszyć tej warstwy herbacianej, żeby nie zniszczyć tego no, bogactwa, tego co w tym czajniczku rośnie. I teraz jaka jest zaleta czajniczków? Zaleta czajniczków jest taka, że po prostu możemy precyzyjnie tutaj ten strumień wody, czy też herbaty w tym przypadku, nakierować do czarki. I teraz, moi drodzy, jeszcze taka jedna ciekawostka, mianowicie czajniczki były używane bardziej przez arystokrację. Gaiwan bardziej przez, rzecz jasna, tutaj mam na myśli już XVIII wiek i dalej, przez prosty lud. Także to też warto tutaj podkreślić. No i teraz wreszcie, w czym taką herbatę warto pić? Mianowicie lepiej pić w czarce, a im mniejsza, tym lepiej. To akurat mam czareczki wietnamskie, tej wielkości mi się w nich bardzo dobrze pije, prawda? Zaraz wam powiem, dlaczego im mniejsza, tym lepiej. Tutaj mam czareczki różnego rodzaju, bardziej w stylu japońskim, tak? To jest jedna czareczka japońska, typowo japońska czarka. Tutaj mamy z kolei Andrzeja Mędrka, też czarka na styl japoński. Tak, w stylu Tea Dust. Tutaj z kolei też Andrzej Mędrek w stylu Oil Spot, taka czareczka, prawda? To też można w takiej czareczce sobie wypić. Też mamy na przykład czareczki żeliwne, które tutaj nam fajnie no ocieplają ręce, prawda? Żeliwna czarka, ciężka. No, w każdym razie wam powiem taką rzecz, dlaczego w czarce. Dlatego w czarce, że czarka daje nam to, że ta herbata, jeżeli pita jest z małej czareczki najlepiej, to daje nam ten po prostu takie no silne wrażenie, bym powiedział, smaku, aromatu, o wiele lepiej to jest wyczuwalne, tak? I teraz zobaczmy jedną rzecz, mianowicie Chińczycy też troszkę inaczej piją herbatę niż my. Oni siorbią po prostu, mówiąc krótko. A dlaczego? Dlatego właśnie, że to napowietrzenie, tak, w ustach, daje też to, że ta herbata jest lepiej ona smakuje, po prostu ten smak jest lepiej wyczuwalny. I to jest, rzecz jasna, faktem, moi drodzy.
Także w ten sposób oczywiście możemy sobie pić herbatę. Bo też Chińczycy oczywiście też mają coś takiego, że jakby dwa rodzaje tradycji, tak? Jedna mówi o tym, o piciu herbaty po prostu, tak? To wtedy wielokrotnie sobie pijemy taką herbatę. W sensie, że no w dużych, wielokrotnie chciałem powiedzieć, że w tym sensie, że pijemy ją no w dużej ilości, tak? Natomiast jeżeli chcemy się delektować herbatą, jest jakby druga tradycja chińska, no to wtedy oczywiście pijemy z czarki. Jakbyście oglądali filmy chińskie, bardzo często mamy takie sceny jak Sifu, czyli mistrz, prawda? Spotyka się z drugim mistrzem i właśnie oni obaj piją właśnie herbatę z czareczek, kłaniają się sobie, prawda? Rozmawiają na różne tematy filozoficzne, najczęściej o, prawda, Kung Fu Cy, czy o Konfucjuszu, prawda? O jego wielkich dziełach i tak dalej, tak? Albo też o sztukach walki, czy o wuszu. I sobie popijał właśnie herbatkę, tak? Także tak to, moi drodzy, wygląda. I to byłoby na tyle. Następny odcinek będzie prawdopodobnie o herbatach japońskich. Teraz żegnam się z Wami cieplutko. A ten gajwan można kupić w sklepie e-herbata. Jest to ceramika, czy też styl ceramiki, bo to nie jest typowo ceramika, tak? Ale na styl ceramiki Qinghua. I to jest ceramika, która istniała w czasach dynastii Ming. Zatem tutaj mam oczywiście kwiaty, prawda, motywy roślinne, tak. Mi się ten gajwan oczywiście bardzo podoba. To nie jest też jakiś wielki wydatek. Gajwany zwykle kosztują, powiedzmy, nie wiem, od 40 zł do w górę, rzecz jasna. Im oczywiście gajwan jest bardziej, no, bym powiedział, jest wykonany z jakiś lepszy materiał, wtedy dalej, tym jest droższy. Ale tak jak mówię, gajwan bardzo Wam polecam, dlatego że naprawdę Wam to będzie służyć na lata i będziecie mogli delektować się pysznym smakiem herbaty. Także, moi drodzy, to tyle. Szczęść Boże z Panem Bogiem.